bardzo można usiąść. Dopuszczamy krótkie rękawy w koszulę i dopuszczamy zdjęcie wajnera. Ta wstępna część była tylko taka poważna, teraz będzie już zupełnie spokojnie i relaksowo. Myślę, że mogę Państwa powitać, mówiąc na to wieczór Państwu, bo już jest po południu. W Starym Nadwiślańskim Grodzie piękna mrowa stoi przy ulicy Szkolnej Szkoła Mrowa. Te słowa piosenki, hymn szkolnego napisanej przez nieżyjącego już wieloletniego nauczyciela tej szkoły, nieodżałowanego kościelza Taczkę, wprowadzają nas w nastrój i atmosferę tej szkoły. Witam Państwa w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Wolnym w auli imienia Kazimierza Taczki. Szanowni Państwo, 2 lata temu, 14 czerwca 2003 roku, w dniu 70. rocznicy nadania szkole imienia króla Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa otrzymała nowy sztandar. To są właśnie obrazki z tej uroczystości, jeżeli Państwo widzą. Z okazji kolejnej rocznicy tego ważnego w życiu szkoły wydarzenia chcę Państwa zaprosić na koncert. Koncert w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej o jakże wymowionym tytule Dar Serca. Koncert ten jest dowodem wdzięczności uczniów dla wszystkich przyjaciół szkoły, wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich ludzi dobrego serca, dla wszystkich Państwa, którzy wspieracie, pomagacie i obdarowujecie naszych uczniów, sprawiając, że ich życie jest ciekawsze, bardziej interesujące i kolorowe. Wśród przyjaciół szkoły są osoby, którym chcielibyśmy dziękować w sposób szczególny za wieloletnią, regularną współpracę, za dzielenie się sercem, za okazywaną pomoc. Chcę uhonorować te osoby tytułem przyjaciel szkoły. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te znamienne słowa wypowiedziane przez naszego papieża Jana Pawła II w pełni oddają istotę wielkości człowieka. Ci wspaniali ludzie potrafią dzielić się z innymi. Ceremonia nadania tego honorowego tytułu odbędzie się w dalszej części koncertu. Mimo, że jest nas tak dużo na tej sali i chciałbym serdecznie powitać gości, którzy dzisiaj tutaj przybyli, bo radość moja nas wszystkich jest ogromna, bo zaszczyt, jaki nas spotkał i radość z tego powodu zmusza mnie wręcz do tego, a czynię to naprawdę z wielką radością, żeby właśnie przedstawić tych gości i serdecznie powitać. Myślę, że rozpocznę od przedstawiciela Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie i serdecznie witam panią Mirosławę Połecką, która przybywa na dzisiejszą uroczystość. Witam władze naszego miasta, pana burmistrza Andrzeja Szczytę. Pana przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Germana. Panów radnych, panie radne, innych wszystkich pracowników urzędu gminy, którzy zostali zaproszeni na dzisiejszą uroczystość. Bardzo serdecznie witam dyrektorów szkół z terenu naszej gminy oraz panią dyrektorów przedszkola i wszystkich nauczycieli, którzy przybyli na naszą uroczystość z innych szkół. Serdecznie witam, bardzo serdecznie witam nauczycieli, którzy już nie pracują w szkole. Nie chcę tutaj używać nazwy nauczyciela emeryt, bo mi się to bardzo nie podoba, ale po prostu nauczycieli, którzy już nie pracują. Takich witam. Obecność Państwa jest, tak jak ciągle to podkreślam, bardzo dla nas ważna, bo jest wyrazem uznania dla tego, co dzieje się w naszej szkole, dla naszych działań, dla naszych przedsięwzięć. W sposób szczególny pragnę powitać wieloletnią dyrektorkę tej szkoły, panią Czesławę Wysulę. Witam jeszcze raz wszystkich nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych. Przepraszam, nie będę wymieniał już indywidualnie. Przedstawicieli wszystkich instytucji, które współpracują z naszą szkołą, a szkoła z nimi. Kazimierskich, Puławskich. Trudno mi tutaj
wszystkie wymienić, bo lista jest naprawdę bardzo długa. Bardzo serdecznie witam księdza kanonika Maćkowiaka z naszej parafii, przedstawiciela parafii. No i na koniec bardzo serdecznie witam wszystkich rodziców, którzy przybyli ze swoimi dziećmi po to, żeby tutaj wspólnie ich wspierać. Za chwilę będą występować. I witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie, których być może nie wywiniłem w jakiejś grupie. W sposób szczególny pragnę przywitać delegację z zaprzyjaźnionej szkoły w Niepołomicach. Szkoła ta nosi również imię króla Kazimierza Wielkiego. Jest dzisiaj taka delegacja uczniów i nauczycieli z tej szkoły z panią dyrektor Elżbietą Siwek. Myślę, że na tym zakończę to swoje takie wprowadzenie i przejdziemy do istoty dzisiejszego spotkania, czyli do koncertu. A pierwszy punkt programu to widowisko historyczne pod tytułem Dzieje Kazimierza Dolnego, przygotowane przez nauczycielkę historii panią Annę Walenci. Pozwolę sobie króciutkie takie wprowadzenie przytoczyć. Pierwszą premię historyczną pokazało kółko historyczne OK, czyli odkrywcy ciekawej historii w maju 1995 roku podczas odchodów i szkoły. Potem wielokrotnie odbyły się premie na jednym czasie wystawu, zawsze z tak zwanymi obrazami z dziejów Kazimierza Dolnego. 2 maja 1998 roku premię historyczną obejrzeli goście z Niemiec. W listopadzie 1999 roku premię historyczną pokazano na Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kamienicy Celejowskiej. W maju 2000 roku odbył się pokaz pod tytułem Nasz Świat ma 2000 lat. W czasie Dni Wisły w 2000 roku premię pokazano na Zamku w Kazimierzu. Na 70. rocznicę nadania imienia króla Kazimierza w szkole w roku 2003 przygotowano widowisko historyczne pod tytułem Turniej Rycerski, który obejrzeli również w 2004 roku mieszkańcy Niepołomic w czasie uroczystości nadania szkole Niepołomica Sztandaru. Wtedy to delegacja z naszej szkoły właśnie z tą regią pojechała do Niepołomic. Obecnie powracamy do dziejów Kazimierza Dolnego, ale w zupełnie inny sposób. W sumie odbyło się ponad 10 lat. W czasie widowiska historycznego wystąpił również zespół muzyki dawnej, założony przez panią Monikę Kubisiarus. Zaistniał on publicznie po raz pierwszy w roku 2000 podczas wizyty w zaprzyjaźnionym węgierskim mieście. Ciągle właśnie wspomniania tego węgierskiego Hortobacie, gdzie wraz z zespołem ludowym reprezentował naszą szkołę. Od tamtego czasu towarzyszy już systematycznie przedstawienia historyczne w naszej szkole, poszerzając jej repertuar o nowe utwory i nowe tańce historyczne. Szanowni Państwo, przed nami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzu Dolnym w widowisku historycznym pod tytułem Dzień Kazimierza Dolnego. Jeszcze moje małe takie ostrzeżenie. Będzie jedna scenka, która może spowodować lekką palpitację serca, dlatego szczególnie osoba o słabym sercu proszę o wyrozumiałość. Jest to podyktowane tym, co się będzie działo, ale to gdzieś tam przy końcu tej sceny i ostrzegamy, nie będziemy mówili w tym momencie, bo jest to potrzebne do tego, żeby ten efekt wywrzeć był bardziej jeszcze większy. Także zapraszam panią Anię i za chwilę rozpocznie się widowisko historyczne Dzień Kazimierza Dolnego. Thank you.
zimno. Okolice przyszłej posady są bezleśne, porośnięte mchami, porostami i rzadkimi drzewami. U ujścia Grodacza do Wisły zatrzymała się na kilka miesięcy para koczowników, łowców reniferów. Budują obozowisko i polują. Ona żywia, rozpala ognisko. On, Jar, wraca z polowania. Powstaje pałac.
przybywają też pierwsi Żydzi. Kazimierz Dolny po wielu dziesiątkach lat nauki zdaje egzamin dojrzałości. Teraz naprawdę jest miastem.
się nową parę – kamienicy. Niektórzy przybysze osiadają na stałe. Zaczęła się
Józefa Broniewicza i Leona Krakowskiego. Towarzyszy im dziewczyna, łączniczka oddziału, w stroju żałobnym. To żałoba po utraconej Polsce. Thank you.
śmierdzieje Kazimierza, Dolnego. Od urodzin po wszystkich dojrzałych, czasy świetności, wojen, powstań, 800 lat za nami, a przed nami następna szansa na złoty wiek, na drugą młodość Kazimierza. W wybranych scenach z przebogatej historii miasta wystąpili reprezentanci drugiego złotego wieku, mamy nadzieję. Pani czasu Kronos i jej niesforna uczennica Madzia.
między wojnami i II wojną światową reprezentowali między innymi. Przybyła prosto z Wenecji malarka Irena.
czarowała mnie pięknym i zapachem. Nie powinienem nigdy od niej uciec. Sądziłem, że mam jedyny na świecie kwiat, a w rzeczywistości mam jedną różę, jak wiele innych.
takich technicznych sprawa załatwienia, ale dzięki Panu to wszystko się szybko bardzo nam udaje. Szanowni Państwo, w każdej szkole kolejny oddział szkolnej koło Caritas powstały z inicjatywy nauczycieli tutaj pracujących przy wsparciu Polskiego Koła Caritas i jego dyrektora, księdza Andrzeja Głosa. Dzięki tej współpracy. Chyba jest za gorąco. Dzieci jeżdżą na kolonii, otrzymują dofinansowanie do obiadów i otrzymują różną inną pomoc materialną i rzeczową. Taka informacja o szkolnym kole Caritas jest na tych zdjęciach, które są uprzedały, bo tam można sobie to zobaczyć. Jest mi niezmiernie miło i serdecznie zapraszam księdza Andrzeja Głosa na scenę. I proszę o brawo. Za ofiarowaną pomoc materialną, życzliwość oraz wsparcie przy realizacji zadań i działań szkoły. Serdecznie dziękuję. I tutaj robimy taki wyjątek, tak jak przy wręczaniu strajów, nagrodzona osoba wyróżniona materiałowo stoi 2 minut przed kamerami. Jeżeli ksiądz chce skorzystać, to bardzo proszę. Dziękuję pięknie. Jestem po raz drugi w tej szkole. Natomiast z wieloma dziećmi spotykam się dosyć często, czy częściej, bo mam okazję być czasem na koloniach w czasie wakacji. No i cóż tu dodać po tym, co zostało powiedziane. Naprawdę można się uczyć serca od dzieci, za to serce, które macie, dla siebie, dla wszystkich, ze dużym sercem potrafi się dzielić. To Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję, że ta nagroda jest naprawdę dla mnie wielkim wzruszeniem. I bardzo się cieszę, że mogę być z Wami, że możemy wspólnie tworzyć dobro, takie piękne serca, nawet sobie nawzajem. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że ksiądz w ogóle znalazł czas w swoim nadmiennym terminarzu i dniu, żeby przybyć tutaj, żeby zaszczycić naszą skromną uroczystość. Szanowni Państwo, przed nami kolejni wykonawcy. Zespół Ludowy Kolorowe Nutki, istniejący w naszej szkole, w punkcie filialnym Szkoły Podstawowej w Kazimierzu i w punkcie filialnym w Skowieszynie.
Ta prawda, koncentracja jest spowodowana tym, że w tej scenie bardzo rzadko te dzieci występują, bo bardzo rzadko występują u siebie w szkole i na innych scenach. Być może za mało było tu. Proszę Państwa, przed nami kolejny honorowy tytuł. I tutaj również za wieloletnią współpracę i za wieloletnią potrzebną pomoc na dofinansowanie do obiadów dla dzieci, jak również sponsorowanie wyjazdów na zawody sportowe. Również księdza proboszcza naszej parafii, kanonika Tomasza Letniewskiego. Niestety ksiądz Tomasz mówił, że być może uda mu się przybyć. Niestety nie udało mu się przybyć ze względu na napięty terminarz. Także dypną róże piękną w serce przekażemy na jego ręce przy najbliższej okazji. Zespół Minimotki. W tamtym roku już po mały głos przestałby działać ten zespół, ale pani zdecydowała się w ramach takiej pracy trochę społecznej, dodatkowej, żeby dzieciom dać jednak okazję do tego, żeby się rozwijały, prowadziła ten zespół. W tym roku udało nam się zdobyć trochę pieniędzy, zespół dalej działa, a co może się nauczyć, czego może się nauczyć, za chwilę Państwo zobaczycie. Przed nami pierwsze wejście zespołu. Przywitajmy ciepłymi brawami zespół kolorowy. Yeah.
zostać tym honorowym przyjaciel szkoły. Dzieci z naszej szkoły mogą mieć tak zwane pełne objawy, czyli zupkę i drugie dalej. Być może po raz pierwszy w życiu, w te wakacje, dzieci wyjadą na kolonie, bo niektóre są na niektóre jeszcze nigdy nie były. Serdecznie zapraszam, chciałbym zaprosić na scenę pana Marka Pochorca, ale wiem, że go nie ma dzisiaj, nie będzie, bo ważne sprawy służbowe nie pozwolą mu dzisiaj być, ale jest to właśnie człowiek, którego chcemy uhonorować tytułem przyjaciel szkoły. Proszę o duże brawo. I teraz drugi zapraszamy na scenę, tym razem zespół Kolorowe Nutki w ich wykonaniu wiązanka tańców i pieśni ludowych. Zespół Kolorowe Nutki. Thank you.
które jadą na zawody sportowe, wie tylko ten, który próbował to zrobić. Bo nie dość, że dzieci jadą, żeby reprezentować szkołę, no to zazwyczaj muszą sobie zapłacić za ten transport, bo niestety w naszych realiach tak jest. Ale jest jeden człowiek, który nas od lat wspiera i pomaga nam i pomaga. I nie tylko w transporcie, ale zapewne również takie no, banalne rzeczy, które radość by się mogła, jak kupasę na ognisko, jak nagrody za zawody sportowe. Wielki miłośnik sportu, szczególnie piłki nożnej, pan Robert Surkiewicz. Nie wiem, czy jest na sali. Zespół pieśni tańca Kazimierz. Zespół został założony w 1995 roku przez panią Monikę Kubisiakus jako zespół szkolny. Od 1996 roku działa pod patronatem Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Liczy 30 dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Nie kłócimy się z panem dyrektor, czy jest to zespół Kazimierskiego Ośrodka Kultury, czy to jest zespół szkolny. Jest to po prostu nasz zespół kazimierski, który jest, występuje, jest nam potrzebny i tam, i tu. My mówimy, ja mówię, że jest to nasz zespół szkolny, zespół Kazimierz. Redaktor zespołu oparty jest na folklorze Powiśla Lubelskiego, folklorze krzyszczowskim, a także polskich tańcach narodowych. Polonezie i Krakowiaku. W swoim repertuarze posiada zespół również obrzędy bożonarodzeniowe, kolędowanie czy wielkanocne chodzenie z kogutnie. Od początku istnienia zespołu jego nadrzędnym celem było utypowanie tradycji ludowych. Zespół bierze udział w licznych konkursach i przegląda oraz uświetnia uroczystości lokalne, aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta. Lista ta jest bardzo długa i nie będę wymieniał, jakby ktoś był zainteresowany, to myślę, że kierownik artystyczny zespołu wybaczy, to później po występie można zrobić wywiad. Ostatnio zespół witał premierów grupy Wyszehradzkiej w Kazimierzu na rynku podczas ostatniej wizyty. Możecie to Państwo zobaczyć na zdjęciach, które są eksponowane na tablicy przedaury. Dzisiaj zespół wystąpi dwa razy, ale zanim wystąpi, to jeszcze trochę wywiadów. Informacja o dzisiejszym koncercie poszła w świat, zanim koncert się rozpoczął. I chciałbym tutaj serdecznie podziękować i przywitać i podziękować za przybycie przedstawicielom prasy, radia i telewizji, którzy są na tej sali. Serdecznie witam i serdecznie dziękuję za to, że jesteście Państwo i być może już dzisiaj, a jutro już na pewno informacja o tym koncercie obiegnie cały świat, bo jesteśmy również na portalu internetowym. Przed nami zespół pieśni tańca Kazimierz, wiązance tańce lubelskie.
klawisznika. Wspiera nas, przekazując na uczniów naszej szkoły bardzo dużo różnego rodzaju tak zwanych gadżetów, które są przekazywane uczniom w formie nagród za uczestnictwo w konkursie. Zaopatruje nas w napoje, tak zwany studiu prawa, jest zawsze otwarty, gotowy do współpracy. Przy tym bardzo miły człowiek i wspaniały kolega. Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu, ale sam powiem też coś takiego. Dzieci tego pana nie chodzą do naszej szkoły. Chodzą do innej szkoły w gminie, ale ten pan bardzo dużo nam tutaj pomaga. Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu pana Piotra Guza i zaprosić na scenę. Gdzie nie wykazuje takiego bogactwa te respekty.
Proszę Państwa, przed kolejnym wręczeniem tytułu przyjaciel szkoły mam kłopot, bo nie wiem o tej osobie nic, poza tym, że dość znaczne środki finansowe wpływają na konto naszej szkoły i są przeznaczone na dofinansowanie do obiadów. Za tymi wpadami kryje się klub Rotary, tak jest to firmowane. Ja natomiast trochę podrążyłem, bo wiem, że za klubem Rotary kryją się konkretne osoby, które takie środki przekazują. Jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu i zaprosić na scenę panią Justynę Karasińską. Serdecznie zapraszam.
Państwa, przed nami już ostatni sponsor, ostatnia osoba, której chcemy nadać tytuł przyjaciel szkoły. Sytuacja jest podobna jak przed chwilą. Też wpływają środki finansowe, mamy pieniądze na dofinansowanie do obiadów, ale nie mam takiego fizycznego kontaktu z tymi osobami, bo mają swoje sprawy, są bardzo zajęci, chociaż ostatnio bardzo mocno współpracujemy w Radzie Rodziców. Chciałbym serdecznie przedstawić Państwu i zaprosić na scenę panią Barbarę i Cezarego Saszyński. Saszyńskim zaofiarowano pomoc materialną, życzliwość właśnie oraz wsparcie przy realizacji zadań i działań szkoły. Dziękuję bardzo. Thank you.
dzisiejszego koncertu. A w koncercie wystąpili zespół pieśni na Jacek-Kasimierz. Oczywiście jest grupa nauczycieli, którzy zawsze musi trochę więcej popracować.
i składam im bardzo serdeczne podziękowania. Pani Ania Walenci, pani Monice Kubisiarku, pani Mirosławie Kowalskiej, pani Grażynie Kozioł, pani Lewie Wolnej, panu Kamilowi Wytrze. Wszystkim proszę. Thank you.
trzeba codziennie pracować i praca i wychowawcza, i dydaktyczna jest równie ważna jak taki święto. Ale to święto było dla mnie towarzystwo, co było wspaniałe. Bardzo dziękuję. Jestem z tego dumny, że mogę oglądać i na tym państwu i w Łodzi
zdjęcia w internecie, telewizji, telewizji, Polonii i tak dalej, bo setki telefonów kierowanych do urzędu. Że jednak włożysz tańczy z Kazimierza, a nie z tego miejsca. Nie może oczywiście być tutaj jakiegoś stanu, żeby zaznaczyć kogoś ze mną. Chciałbym osobiście również serdecznie powitać mojej delegację ze szkoły Niepołomic, ponieważ miałem się już kilka i nie zachowała przed prezydentem rozmawiać z panem prezydentem, z panem prezydentem, był poseł do prezydenta, również tak? Kiedy z panem Stanisławem stale związany kilka razy, się rozmawiałem o problemy i dlatego, że byłem bardzo miło spotkać się z kolegą po kilku latach, ja zaprosiłem pana komisja na to spotkanie, ale w czasie obowiązki nie pozwolę mu na to się przybyć. Jeszcze dwa zdania na temat osób, które dzisiaj też były bohaterami, ale też nie dziwnymi, bo bogatym nie jest ten, który dużo posiada, ale ten, który dużo da. Wygląda oczywiście w tej całej sytuacji gospodarczej gminy czy gminy. I tak się stało, że jeśli my sobie sami nie pomożemy, to niestety nie mamy co oczekiwać na zewnątrz. Pierwsze podejście to właśnie podjęcie tych działań na miejscu. Właśnie są osoby i państwo, którzy się zobaczyli, którzy jednak pomagają też w różny sposób. Bezimienny sposób, na której stać. Dlatego chcę się podziękować wszystkim tym, którzy są obecni i tym, którzy nie mogli przebyć, za piękny gest pomocy w szkole. To się liczy, zostanie zapisane w księgach w historii tej pięknej szkoły, której wszyscy się około 8 lat. I proszę, na koniec powiem się tak. Zbliża się okres wakacyjny, gdy było koniec roku. Będziemy na pewno tutaj starać się elegancko pożegnać i podziękować wszystkim kolegom za grunt pracy włożony w ciągu roku szkolnego, ale dzisiaj wstępnie dziękuję za wszystko, co Państwo już uczynili. I dołączymy się z praca o to, abyśmy wypoczęli wtedy wakacji, żeby zdrowie Wam wisiało, nie było żadnych świadectwa. Sądzę, że wszyscy przyjdziecie do następnej pracy. Jeszcze będzie jedna moja prośba, tak? Ponieważ jest pośród funduszy, różnych funduszy norweskich, jak mieliśmy spotkanie z panem przewodniczącym Rady Norweskiej, panem Stanisławem Gebalu, ambasadorem Norwegii w Warszawie, prosząc o pomoc, aby Kazimierz znalazł się bezpośrednio w ośrodkach brukselskich. I będziemy 8 lipca, co prawda jest o wakacje, gościć oczywiście ambasadora norweskiego w Kazimierzu, pośród skierowali zaproszenie do niego, żeby bliżej mu przybliżyć problemy miasta i tak dalej. Chodzi o duże pieniądze na uporządkowanie układu komunikacyjnego, rozwiązanie szkoły, i tak dalej, chcę zapytać się, mówić, wyjeżdżać w trakcie gminy. Będzie pan wtedy, pan ambasador, bo dzisiaj trzymają informacje z ambasady i byłoby nam bardzo miło, jeśli czas pozwoli, będzie możesz, żeby ten zespół dzisiaj wystąpił. Nasz kraj się pana ambasadora powitać, oficjalnie nie tu, ale na rynku, bo chcemy to zrobić, żeby to się pokazać. Pokazać, jak wygląda integracja współpracy między Biurem Pedagogicznym, dyrekcją, rodzicami, radą i tak dalej. I to jest Państwa sukces. Nie mówię. Ja tylko byłem partnerem, oczywiście zespół Kazimierz, i staramy się w jakiś sposób osiągać środki finansowe. Chyba, że może kawał udaje. Po sobie swoje rodzice dużo składają pracę i tak dalej, to się będzie wysoko przeprowadzane. Mam nadzieję, że będzie jakiś kiedyś jubileusz, podsumowanie tego Państwu i sobie osobiście. W związku z tym wiem, ile tego
serca trzeba dać. Ale żeby tyle tego serca dać, to trzeba go mieć. Przez pieśń, przez muzykę, przez taniec. Szukajcie przyjaciół, gdzie pieśni śpiewają, gdzie ludzie piosenek nie znają, śpiewają. Dziękuję za uwagę. Państwa zapraszam tutaj na powietrze, tuż do stołu przygotowanego.